Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie, jak w każdy poniedziałek o 19:30. Zapraszam na kolejny już webinar Famigi i od razu witam szczególnie serdecznie tych, którzy są z nami po raz pierwszy dzisiaj. Dajcie znać, że jesteście, dajcie znać, skąd jesteście, kim jesteście, czym się zajmujecie, jak do nas trafiliście, to jest zawsze pytanie i dlaczego tak późno oczywiście. Witam też te osoby, które są już po raz setny, po raz 160, 160 któryś. Jestem bardzo ciekawa, czy jest ktoś, kto widział wszystkie webinary oprócz nas tutaj moderacji i prowadzących. Także dajcie znać, może mamy jakiś rekordzistów dzisiaj. Dzisiaj temat bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że jesteście skoncentrowani i zapamiętacie wszystko, co powiem, dlatego że dzisiaj jest webinar o koncentracji i uwadze i pamięci u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przede wszystkim będę starała się pokazać praktyczną stronę zagadnienia, czyli będą zabawy, będą ćwiczenia i cała masa propozycji zabaw i aktywności w e-booku, którego dzisiaj również szczególnie będę polecać. Ale zanim zaczniemy, jak zwykle zapraszam na to, co będzie w przyszłości, czyli już za tydzień 6 listopada, trudny temat, myślę, że też około świąteczny, około wszystkich świętych, depresja u dzieci. Bardzo ważny, bardzo aktualny temat, fakty, mity, wskazówki. Kolejny raz poruszamy to zagadnienie zawsze. Jest to taki webinar, na którym jest ogromna ilość uczestników, co nam pokazuje, że jest to bardzo ważny i potrzebny temat. Magdalena Perzyńska, specjalistka od spraw trudnych, zaprasza właśnie na ten webinar. Kolejny poniedziałek to sensoryczna zima, czyli zmieniamy klimat, już jesteśmy w zimie, już będą zabawy w przedszkolu i w szkole, bardzo kreatywne, bardzo nietypowe, właśnie z użyciem takich polisensorycznych materiałów. Kasia Piekarczyk, jak zwykle moc kreatywnych i niestandardowych rozwiązań. I pociągniemy sobie temat świąteczno-zimowy w kolejnym tygodniu, czyli za 3 tygodnie prace plastyczne w okresie zimowo-świątecznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. I znowu Kasia Piekarczyk dokończy tą treść, którą zacznie tydzień wcześniej, czyli tym razem tylko będą takie plastyczne, inspirujące, nie tylko kartka i nie tylko nożyczki, ale mnóstwo innych recyklingowych pomocy. No, bardzo polecam, bo również są to te webinary, które cieszą się Waszym ogromnym zainteresowaniem. Wiem też, że korzystam z nich i dzieci korzystają i o to właśnie chodzi. Pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTubie. Ja szczególnie dzisiaj polecam, żeby sobie tam odgrzebać webinar o uważności i ćwiczeniach oddechowych oraz o zabawach wyciszających dla dzieci, które są bezpośrednio związane z dzisiejszym webinarem. A dodatkowo pamiętajcie, że zawsze można u nas kupić pakiet webinarowy. Co w tym pakiecie dzisiaj jest? Dzisiaj jest jak zwykle imienne zaświadczenie, jak zwykle jest cała prezentacja. Dzisiaj około 100 slajdów aż, więc szybko mówię i będę starała się rzeczywiście szybciutko tutaj pokazywać wszystko, co jest w prezentacji. Czyli i to zaświadczenie, i cała prezentacja trafia do Was na maila, ale trafia też e-book. E-book, który dzisiaj jest wyjątkowo bogaty. Zobaczcie, gruba księga z tego wyszła, już Wam tu pokazuję do kamery. Rzeczywiście zobaczcie, mnóstwo stron i mnóstwo inspiracji. I plakaty. Plakaty również tutaj mam. I już się przełączam na większy ekran, dlatego żeby Wam wszystko tutaj pokazać. To są te pytania, które najczęściej nam zadajecie, najczęściej chcecie wiedzieć, co dokładnie jest w tym pakiecie. To on właśnie wygląda tak. Jeszcze raz pokażę grubość tego. Ja nie ukrywam, że poświęciłam ogromną ilość godzin czasu, ale też spędziłam bardzo kreatywny czas na przygotowywaniu tego e-booka właśnie. Niestety wprowadziłam Was trochę w błąd, dlatego że jest napisane na okładce, że jest to 15 ćwiczeń treningu pamięci i koncentracji, co może sugerować, że tych ćwiczeń rzeczywiście jest tam 15. Natomiast jest to 15 takich zagadnień, bardziej powiedziałabym. Zagadnień, które dotyczą właśnie uważności, spostrzegawczości, koncentracji, pamięci i już tu mnie kamera łapie, zobaczcie, i kreatywności, i mnóstwo ćwiczeń i gotowych pomocy, które można wykorzystywać. Ja będę je w trakcie pokazywać. Jest tutaj aż 77 stron, więc na pewno nie będziecie się nudzić i na pewno są to ćwiczenia, które od razu można wprowadzić w pracę z dziećmi i z tymi małymi, i z dużymi, można je dostosowywać, więc zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa spokojnie się tu odnajdą. Ja niektóre z tych ćwiczeń robiłam też ze starszymi dziećmi, czyli w takim wieku nastoletnim. Niektóre robię też z dorosłymi. Niektóre mogą się przydać na przykład na imprezy, takie gdzieś bardziej w gronie dorosłym, więc zachęcam, żeby rzeczywiście
przeglądnąć sobie, ja będę w trakcie więcej tych rzeczy pokazywać. I oczywiście są plakaty, niektóre już znacie, czyli te nasze hity o tym, co wspiera koncentrację uwagi. W dwóch wersjach mamy fakty o mózgu. Również może gdzieś na gazetce szkolnej, w przedszkolu gdzieś się pojawić o tym, jak działa pamięć, jak ją dzielimy, jak się uczyć. Bardzo cenne, fajne wskazówki. Oczywiście jest też, kiedy się uczymy, co powoduje to, że uczymy się lepiej. I na końcu taki najnowszy plakat, czyli funkcje mózgu. Tutaj znajdziecie naprawdę dużo takich ciekawostek w pigułce. I to jeżeli chodzi o materiały i o to, co jest w pakiecie. A my lecimy sobie już do tego, ile to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje, słuchajcie, za cały ten pakiet tylko 19 zł. Dlatego, że opłatę pobieramy jedynie za przygotowanie zaświadczenia imiennego, a resztę dajemy Wam po prostu w pakiecie jako bonus, jako kontynuację treści webinaru, dlatego że zobaczcie, coraz więcej tych slajdów mają nasze webinary, coraz więcej chcemy Wam mówić, a ta godzina niestety nie wystarcza. Więc tutaj w webinarach i w e-bookach staramy się kontynuować tą myśl, którą nie udaje nam się dokończyć, której nie udaje nam się dokończyć podczas wykładów. Cały ten pakiet kosztuje 19 zł i można go kupić na stronie famiga.pl przez zaświadczenia lub tutaj pewnie już jest przypięty taki post z linkiem, który bezpośrednio prowadzi Was do dzisiejszego pakietu. Zawsze ja zachęcam, żeby od razu sobie powrzucać kilka tych pakietów, bo wtedy za jednym razem składacie jedno zamówienie, od razu opłacacie przez Tipeya i tak naprawdę do 24 godzin od zaksięgowania cały ten pakiet jest gotowy do druku na Waszej poczcie. Są też konkursy, konkurs z nagrodami, jak zwykle dzisiaj również do wygrania taka piękna książka, Mózg, co w głowie siedzi. To jest książka dla dzieci właściwie, ale ja nie ukrywam, że ja sama ją uwielbiam przeglądać. Wiecie, że ja jestem fanką mózgu, że fascynuję się neuronauką, jestem też neurodydaktykiem i kocham, jak ktoś przygotowuje coś bardzo rzeczowego, bardzo dobrze jakościowego, przy tego, że jest to przepięknie wydane. To jest naprawdę bardzo mądre wydawnictwo Papillon, polecam. I dzisiaj trzy osoby mogą wygrać taką książkę, wystarczy udostępnić ten webinar, który teraz oglądacie, gdzieś u siebie na stronie albo w jakiejś grupie, gdzie może się ta treść przydać i opisać zabawę wspierającą koncentrację uwagi tutaj w komentarzu i na koniec będą wyniki. Poczekajcie na sam koniec, żeby zobaczyć, czy to może Wy akurat wygraliście. Nie zapomnijcie o udostępnieniu. Najpierw naciśnij udostępnij tą strzałeczkę, a później proszę napisać w komentarzu właśnie swoją propozycję zabawy uważnościowej wspierającej koncentrację uwagi. Pamiętajcie też, że za każde udostępnienia, za każde 100 udostępnień my sadzimy drzewa. Dzięki Wam posadziliśmy już spory lasek. Mam nadzieję, że ten las również dzisiaj się powiększy, więc również udostępniajcie i bądźcie z nami eko. Plan dzisiejszego webinaru nie jest skomplikowany, ale zobaczycie, że bardzo dużo będzie się działo w jego trakcie. Przede wszystkim na początku krótkie wprowadzenie, czym jest pamięć i koncentracja, jaka jest różnica między nami, jak na siebie bezpośrednio, między nimi, jak na siebie wpływają, jak przyciągnąć uwagę, bo często mówicie, no dobrze, ja już tą kartę mogę dać, ja już mogę poprowadzić jakąś zabawę, ale jak te dzieciaki zebrać, jak zwrócić swoją uwagę, jak je przyciągnąć, żeby one już wiedziały i czekały, że coś jest dla nich ciekawe i atrakcyjne. I o tym będzie też druga część, trzecia to zabawy na koncentrację uwagi, treningi pamięci, zabawy oparte na myśleniu, czyli tu będzie taka bardzo praktyczna część na koniec, podsumowanie, jak też zapewnić środowisko wspierające koncentrację i uwagę i na koniec, jak zawsze, Wasze pytania, moje odpowiedzi, bibliografia, wyniki konkursu, także zostawajcie zawsze do końca. Pamięć i koncentracja uwagi, krótkie wprowadzenie. Dlaczego? Dlatego, że ćwiczenie koncentracji to nie to samo, co ćwiczenie pamięci, ale uwaga, obie umiejętności są ze sobą bezpośrednio powiązane. Więc tak naprawdę ćwicząc pamięć, niejako ćwiczymy też koncentrację, bo żeby coś zapamiętać, trzeba się skoncentrować. I tak
jedna rzecz wpływa na drugą. Koncentracja uwagi to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. Najczęściej skupiamy się na jednej rzeczy. Zadanie, czyli coś, co chcemy wykonać od początku do końca, czyli chcemy dotrzeć z jednego punktu do drugiego, z punktu A do punktu B. I jest koncentracja konieczna do tego, żeby wykonać świadome działania, tak? Jakby, żeby się skoncentrować, musimy włożyć jakiś wysiłek. Nasz mózg musi podjąć pewne działania, a za tym idzie również i działanie ciała zazwyczaj. I to działanie musi być świadome. Nie mówimy tutaj o uwadze mimowolnej. I dotarcie z punktu A do punktu B czasami jest łatwiejsze, czasami trudniejsze. Czasami wygląda tak, a niestety czasami, jak sobie pomyślicie o niektórych dzieciach, które znacie ze swojej grupy, ze swojej klasy, może wyglądać też tak. I tak dobrze, że z punktu A do punktu B ostatecznie udaje się dojść, ale ile w tym jest naszego tłumaczenia, przypominania, motywowania, zbierania z powrotem, szukania tej koncentracji, zanim uczeń czy przedszkolak osiągną ten cel, czyli wykonają działanie do końca. I o tym będziemy dzisiaj mówić, jak pomóc temu dziecku, jak pomóc nam samym, bo dzisiaj będzie też dużo ćwiczeń takich, gdzie będziecie mogli je sami wykonać. Ja od razu teraz zaznaczam i zachęcam, żeby przygotować sobie kartkę i długopis, bo również do niektórych zadań może nam się przydać. Jeżeli macie gdzieś pod ręką, to chwytajcie, jeżeli nie, to szybciutko przynieście sobie i siadajcie z powrotem. Dlatego, że te ćwiczenia, które będę dzisiaj pokazywać, naprawdę są dla ludzi, dla osób w każdym wieku, tylko można je po prostu dostosowywać do możliwości i potrzeb. I teraz, jeżeli mówimy o celowym działaniu i wykonywaniu jednej rzeczy na raz, zobaczcie, jak dużą trudność i jak dużo krzywdy może zrobić wielozadaniowość. Kto już był na moich webinarach, dobrze wie, że nie jestem zwolenniczką wielozadaniowości, czyli tego multitaskingu, który tak wiele lat był promowany, szczególnie w takich środowiskach korporacyjnych, produktywnych, tak? Jestem produktywna, wykonuję wiele zadań na raz. Nam kobietom też bardzo często przypisuje się taką wielozadaniowość jako cechę płci, prawda, gdzieś tej tożsamości płciowej, że my potrafimy tyle rzeczy na raz ogarniać, że tyle potrafimy pamiętać i zorganizować. Jednak okazuje się i wiele badań współczesnych na to wskazuje, że wielozadaniowość jest bardzo męcząca i trudna dla mózgu. Bardzo obciąża układ nerwowy. Mózg nie lubi przerzutności uwagi, czyli mózg lubi skupiać się na jednej rzeczy, wykonywać ją od początku do końca i wtedy zajmować się kolejną. Wcale nie lubi trochę każdego, wszystkiego po trochu. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem. Kiedyś wydawało mi się, że powinnam być dobra we wszystkim, że powinnam dużo rzeczy robić, że właśnie ta produktywność jest miarą sukcesu, ale no ponoszę przez to, kiedy tak działam, kiedy tak funkcjonuję, bardzo duży koszt psychiczny i emocjonalny. To jest po prostu wykańczające i na dłuższą metę jest niemożliwe do działania, dlatego zachęcam, żeby koncentrować się na jednej rzeczy. Uwaga mimowolna dominuje u dzieci do trzeciego roku życia, a ta kierowana, właśnie oparta na świadomym i celowym działaniu, już powstaje, kształtuje się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Co nie znaczy, że z młodszymi dziećmi, czyli poniżej trzeciego roku życia, nie powinniśmy wykonywać tych ćwiczeń. Wręcz przeciwnie, wtedy kiedy ona właśnie jeszcze nie działa, nie funkcjonuje, wtedy powinniśmy stymulować ją do tego, żeby się jak najczęściej pojawiała, czyli kierowana uwaga celowa, która ma nam wyznaczyć jakieś działanie. I teraz sobie pomyślimy, no dziecko potrafi się długo skupić, jak patrzy na ekrany, telefon, tablet, komputer, nic bardziej mylnego, nie ma to nic wspólnego z tą uwagą kierowaną, bajki, gry, świecące zabawki, grające zabawki utrzymują uwagę dziecka, wykorzystując właśnie ten odruch orientacyjny, czyli dziecko patrzy tam, gdzie coś się dzieje, utrzymuje tą, wydawałoby się, uwagę na tym, co jest dla niego interesujące, migoczące i świecące. Niestety jest to sposób uwagi, który jest bezwarunkowy. Powoduje zwrócenie uwagi na nowy bodziec lub zmianę, ale nie ma tym nic celowego. Więc nie mylmy tego, że dziecko potrafi długo się skupiać, koncentrować w cudzysłowie na ekranie. Bardzo często jest to niestety mylące. Często te grające zabawki, grające stoliki, tak zwane edukacyjne dla dzieci, gdzie dziecko długo spędza czas,
niestety bardzo przebodźcowują, przeciążają układ nerwowy. Ile potrafi, jak długo potrafi skupić się dziecko? Od 2 do 4 lat mniej więcej, oczywiście jest to szacunkowy czas, a od 5 do 15 minut. Prowadząc zajęcia w wielu żłobkach, pracując z małymi dziećmi do 3 roku życia, jestem pewna i wiem z doświadczenia, że jeżeli zajęcia są ciekawe, jeżeli są częste zmiany, jeżeli nie są przebodźcowujące, a dostosowane do grupy i możliwości dzieci, to takie maluszki potrafią się skupić nawet i pół godziny, nawet i 45 minut. Jednak standardowy czas skupienia takich maluszków to jest około 15 minut. Starsze dzieci, czyli nasze przedszkolaki, to jest 15-25 minut, potem dzieci wczesnoszkolne 25-35 i później już starszaki, starsze nastolatki, to jest od 35 nawet do 55 minut. Dlatego ten nasz webinar trwa około godziny, żebyście mogli całą swoją moc i skupienie właśnie zużyć na to, żeby posłuchać tego, co tutaj do Was dzisiaj mówimy. Ważne jest ćwiczenie świadomej uwagi, czyli im więcej tej uwagi będziemy ćwiczyć, tym ona będzie dłuższa, tym bardziej skuteczna i tym bardziej produktywna właśnie. Produktywna w sensie wykonania celowego działania, które sobie zaplanowaliśmy i chcemy go zakończyć. Żeby coś zapamiętać, najpierw musimy to zauważyć, czyli na pewno elementem koncentracji uwagi i pamięci jest spostrzegawczość. Spostrzegawczość, i tu mamy pierwsze ćwiczenie dla Was. Zobaczcie sobie na te literki, czy tam coś się ukryło, czy widzicie coś spośród tych znaków, gdzie się coś różni, gdzie może coś Wam nie pasuje. Jestem bardzo ciekawa, ile czasu też zajmie Wam zobaczenie tego, że jedna z tych figur jest inna, jest różna. Ja już sobie tutaj patrzę na Wasze odpowiedzi. Zobaczmy, czy komuś udało się. Tak, niektórzy zobaczyli 6 i rzeczywiście ta 6 tutaj jest. Zobaczcie, zaznaczyłam Wam ją tutaj kółeczkiem na kolejnym slajdzie. Jest rzeczywiście w 4 linijce i tutaj kilka osób super szybkich od razu napisała, że ta 6 się znajduje. I są osoby, które w ogóle tego nie zauważają. Są takie, które nawet jak to powiedziałam, to dalej nie są w stanie tego zobaczyć. Spostrzegawczość również jest taką cechą, którą możemy jak najbardziej ćwiczyć. Do tego służą różne gry, zabawy. Dzieci uwielbiają zabawy związane ze spostrzegawczością. Tu jest taka gra, która się nazywa Sokole Oko. Nie wiem, czy znacie. Dajcie znać, czy ją lubicie, czy ją znacie i stosujecie, czy dzieciaki Wasze ją lubią. Ja osobiście bardzo lubię gry tego typu. Tutaj akurat są takie trójkąty, takie fragmenty, które można w dowolnej kolejności układać. Dzięki temu dziecko nie zapamiętuje, gdzie coś się znajduje, bo za każdym razem ta rzecz znajduje się w innym miejscu. Do tego są karty, prowadzący mówi lub pokazuje, co dziecko ma znaleźć i dziecko tego szuka. Tutaj dodatkowo dla utrudnienia czy uatrakcyjnienia zabawę bawimy się na desce rotacyjnej. Można do tego też użyć tacki takiej kręcącej się, nie trzeba mieć takich specjalistycznych sprzętów sensorycznych. Taka tacka obiadowa, wiecie, do potraw, kosztuje czasami kilkanaście złotych i można ją kupić praktycznie w każdym sklepie AGD. Ale są też gry, które też na pewno znacie, typu doble, w których dzieci muszą jak najszybciej dostrzec dany symbol, albo są położone na środku, albo dobierają sobie karty, kto pierwszy zauważy i powie, co zobaczyło. I taką wersję właśnie gry mamy dla Was dzisiaj w pakiecie. Ja mam tą wersję tutaj, co dziewczynki grają, już zalaminowaną, gotową do użytku. I to dostajecie w kartach A4 do wycięcia, do zalaminowania, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, to można po prostu takie karty używać. Fajna taka jesienna wersja właśnie z owocami, warzywami i zawsze coś innego, bo niektóre w tych doble już dzieciaki dobrze znają, a tu możemy fajnie połączyć właśnie z tematem jesieni, zbiorów różnych owoców, warzyw, które na przykład w tym okresie możemy jeść, albo w pracy z dziećmi z wybiórczością pokarmową, zaburzeniami jedzenia. Ostatnio również taki webinar był u nas i taka zabawa wtedy super by się sprawdziła, czyli takie doble na spostrzegawczość.
A jak działa pamięć? Pamięć jest bardzo skomplikowana. Tutaj właściwie mamy taki bardzo uproszczony schemat tego, jak ta pamięć działa. Przede wszystkim najpierw jest pamięć sensoryczna, tak zwane myślenie szybkie, bardzo związane z intuicją. To jest takie sito pierwsze, gdzie my przesiewamy te informacje, które do nas trafiają, czyli różnymi zmysłami odbieramy różne informacje i wtedy nasz mózg i wiele innych układów decyduje, czy to jest ważna, czy nieważna informacja. Jeżeli stwierdzi, że jest ważna, już ją zauważyliśmy, to trwa około 2, czasami nawet 1 sekundy. Jak już stwierdzasz, że to jest ważne, to dopiero ta informacja trafia do pamięci roboczej. Pamięć robocza, czyli ta, która będzie przechowywała tą informację na tyle długo, na ile będziemy chcieli z tą informacją coś robić, pracować, przemieniać, wykorzystać albo odrzucić. Jeżeli stwierdzamy, że jest to ważna informacja, dzięki pamięci operacyjnej trafia ta informacja do pamięci trwałej. Natomiast nie jest to myśl, która do nas trafia, to trafia w postaci tak zwanych engramów, czyli takich śladów białkowych, czyli ta myśl przetwarza się w takie ślady białkowe, które są magazynowane w naszym mózgu. No zobaczcie, czyli tak naprawdę pamięć to jest chemia, pamięć to jest biologia, to jest coś, co z takiej ezoterycznej, takiej kompletnie ulotnej rzeczy jak myśl, jak jakieś odczucie zamienia się w coś bardzo fizycznego, czyli ślad białkowy zostający w naszym mózgu. Pamięć trwała również dzielimy na krótkotrwałą, długotrwałą, deklaratywną, proceduralną. O tym mówiłam też kiedyś więcej, również na plakacie macie więcej informacji na ten temat. Ale czym jest za to przypominanie sobie? Przypominanie sobie to jest przywoływanie z pamięci, czyli po tych naszych połączeniach nerwowych informacje musimy znaleźć w tym korytarzu, gdzie ta informacja się znajduje i w jaki sposób możemy ją odszukać i wykorzystać. I pamięć tak naprawdę nie znajduje się w jednym miejscu. Nie jest tak, że ktoś ma uszkodzenie mózgu i traci pamięć. Bo często tak widzimy, tak w serialach, w filmach, czy nawet słyszeliśmy może o takich osobach, które po wypadku mają trudności z pamięcią. Pamięć jest w różnych miejscach i mamy też różne rodzaje pamięci. 3 takie główne systemy pamięci to przede wszystkim hipokamp, czyli pamięć przestrzenna, proszkowie, czyli pamięć motoryczna, ciało migdałowate, czyli pamięć emocjonalna. Ja je tutaj umieściłam za pomocą takich obrazków, natomiast one rzeczywiście mają swoje położenie w mózgu i każda z tych struktur mózgu jest bardziej lub mniej zaangażowana w przechowywanie, magazynowanie pamięci. Również o tym hipokampie macie więcej informacji w e-booku. Tutaj zrobiłam taki piękny schemat. Między innymi zobaczcie, hipokamp jest odpowiedzialny za właśnie pamięć, ale też uczenie się nowych faktów, orientację w przestrzeni, węch, emocje, nastrój. To są rzeczy, których często ze sobą nie kojarzymy. Jak przyciągnąć uwagę? Już wiemy, czym jest ta koncentracja, mniej więcej jak działa pamięć, ale jak zwrócić uwagę tych dzieciaków? Przede wszystkim pamiętajmy o krzywej tracenia koncentracji, czyli na początku, jeżeli maks naszych możliwości to jest właśnie 100% i to się dzieje w pierwszych kilku minutach, tak? Czyli około 5-8 minut mamy taką najlepszą, najfajniejszą uwagę, do 10 minut maksymalnie i potem ten czas, to skupienie rzeczywiście się traci. Dlatego fajnie jest, jeżeli na początku zajęć zrobimy coś najważniejszego, coś, co najbardziej chcemy, żeby dzieciaki zapamiętały, bo wtedy one mają największe skupienie. Jeżeli się uczymy czegoś, to najważniejszych rzeczy uczmy się na samym początku, a później tych uzupełniających jakichś bardziej szczegółowych albo mniej istotnych faktów. Jeżeli sobie o tym tak pomyślimy, że na początku dzieci mają największe skupienie, to nie marnujmy tego czasu na przywoływanie ich, na sprawdzanie obecności, na mówienie jakichś rzeczy, które no już słyszeliśmy wiele razy, albo upominanie, albo jeszcze jakieś inne marudzenia. Starajmy się wtedy rzeczywiście wykorzystać ten czas na to, żeby jak najwięcej tej informacji, jak najwięcej uwagi dzieciaków złapać.
Zaskocz dzieci, no to właśnie, jeżeli widzimy, że ta krzywa nam się już idzie ku dołowi, to znaczy, że coś jest zbyt monotonne, zbyt rutynowe. Dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym, szczególnie w wieku 4-5 lat, nie znoszą rutyny. Rutyna to nie to samo, co poczucie bezpieczeństwa, to nie to samo, co schemat i rytm, tak? Bo dzieci lubią rytm, lubią jak coś jest po kolei. Lubią jak wiedzą, co się za chwilę wydarzy. Natomiast nie lubią, kiedy zawsze wydarza się dokładnie w ten sam sposób. Dobrze jest wprowadzać schematy i jakiś trzon zajęć, żeby był rzeczywiście solidny, ale co jakiś czas trzeba w tym schemacie zamieszać. Trzeba zaskoczyć dzieci, że one się czegoś spodziewają, to zróbmy coś, żeby się nie spodziewały. Jak to zrobić na przykład? Wprowadź dźwięk. Bardzo często używam takiego dzwonka właśnie tutaj, jak widzicie, czyli dzwonka takiego recepcyjnego, można powiedzieć. Czasami jest tak, że dzieci jak wykonają jakieś zadanie, muszą podbiec i przybić dzwonek, że go właśnie wykonały. I czasami tak są entuzjastycznie nastawieni do tego, nie mogą się doczekać, kiedy wykonają to zadanie, chociaż to absolutnie nie jest na czas i każdy może wykonywać w każdym w swoim tempie, to dzieciaki wykonują jakieś zadanie, podbiegają i szybko przybijają, wracają i znowu coś wykonują, tak? Albo coś muszą zapamiętać, albo wykonać jakieś zadanie ruchowe i na końcu na przykład toru przeszkód, to się super zawsze sprawdza, na końcu toru przeszkód jeden raz można zadzwonić, jeżeli chcesz drugi raz, to musisz wykonać zadanie jeszcze raz albo kolejne. Użyj nietypowego rekwizytu. Zamiast na przykład wskaźnika albo naszego palca, weźmy chocherkę z kuchni. Weźmy magiczną różdżkę, którą dzisiaj będziemy pokazywać albo wywoływać dzieci, które chcemy, żeby przyszły. Użyjmy czegoś, czego dzieci się nie spodziewają, szczególnie jeżeli są do czegoś przyzwyczajone. Zachwyć się. No to w pracy szczególnie z maluszkami, a ja z tymi maluszkami naprawdę uwielbiam pracować, no to tutaj jest jeden wielki zachwyt. Tak? Wybieram jakieś pudełko i myślę... Co tam jest? Zapukajmy, tak? Każde dziecko mi puka do tego. Czy myślicie, że już jest gotowe, żeby otworzyć? Otwieram, zaglądam. Co tam jest? Jak myślicie? I wszystkie dzieciaki już się patrzą i są zafascynowane tym, co ja tam mam. Nieważne, co tam jest. Czy ja mam tam jabłko, czy ja mam tam jakiś super gadżet sensoryczny, czy mam jeszcze jakieś inne pomoce. Ważne, żeby oczarować, zaczarować ten rekwizyt, żeby się zachwycić, żeby rzeczywiście te dzieciaki przejęły tą naszą, ten nasz entuzjazm i zachwyt tym rekwizytem. Dajcie znać, czy tak robicie, czy wykorzystujecie któreś z tych metod, a może macie jakieś swoje, to napiszcie koniecznie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, jak przyciągacie za uwagę dzieci. Wyróżnij się, no właśnie, nie musicie tutaj stroić i robić siebie klaunów oczywiście, chyba że ktoś się w tym dobrze czuje i jak najbardziej polecam. Natomiast dobrze jest się co jakiś czas wyróżnić. Może ubrać jakąś śmieszną czapkę, może ubrać jakąś kokardkę na głowę, może wymalować tak jak ja dzisiaj, żeby przyciągnąć waszą uwagę, usta na czerwono, a może przykleić sobie gwiazdkę na policzek, może przyjść w ciemnych okularach albo w świecącej marynarce. To, co czujecie, to, co wam się spodoba i co przede wszystkim nie będzie sprawiało wam dyskomfortu, będzie też jakimś sposobem wyrażania was, a jednocześnie przyciągnie trochę uwagę dzieci, że nie przyszła znowu pani w szerokim swetrze, szarym i w beżowych spodniach, tylko rzeczywiście jest coś, co może was z tej szarości i monotonii troszeczkę wyróżnić. Przerwij zdanie. W trakcie mówienia. To zazwyczaj przyciąga uwagę, bo jeżeli my... Bo jeżeli my coś mówimy, a ludzie się nie spodziewają, że my przerwiemy to zdanie, to zazwyczaj jest takie zdziwienie i nawet jak ktoś robił coś innego, cały czas słyszał mówienie, mówienie, mówienie i nagle... nic się nie dzieje, to zawsze przyciągnie uwagę. Szczególnie działa u starszych dzieci. Jeżeli pracujecie z starszymi dziećmi szkolnymi albo z nastolatkami, albo prowadzicie szkolenia dla dorosłych, tak jak ja, to jest metoda, która zazwyczaj się sprawdza.
Z mimiką głosu. Ja bardzo często modeluję głosem i tu znowu odwołam się do maluszków, po których to od razu widać. Kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia, mówię, no to teraz szybko, 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 a teraz mówimy, a teraz bardzo powoli. I robimy to samo, ale już wolniej. Ja do tego dodaję głos. Czasami pisnę, czasami wydam jakieś różne dźwięki i zazwyczaj przyciąga to uwagę dzieci. No was na pewno teraz też przyciągnęło, mimo że jesteście dorośli i większość z was nie ma 3 lat. Jeżeli są jakieś 3-latki, które teraz siedzą z mamą na kolanach i oglądają, to pozdrawiam was serdecznie. Ważne jest też wybijanie siebie z jakiegoś schematu. Może zrób zajęcia, gdzie nic nie będziesz mówić. Przyjdźcie kiedyś, powiedzcie, uwaga dzieci, ja dzisiaj nic nie będę mówić, będę wam pokazywać, a wy domyślajcie się, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć. Może w ten sposób by się udało nie mówić, może tylko pokazywać, może tylko przynosić karty pracy. Może gdybym pokazała taką zagadkę, czyli na przykład zobacz, co zamieniło się miejscami, nic nie mówiąc, pokazując tylko 2 karty, to może dzieci by się domyśliły, o co tutaj chodzi, a jakie byłyby dumne, jak im się to uda, a jakie byłyby dumne, gdyby wymyśliły swoją wersję tego zadania, a też czemu nie. Zachęć do ruchu. Ruch zawsze pobudza, zawsze aktywizuje, zawsze wybija z tego schematu. Można zrobić bardzo ciekawe lekcje, zajęcia edukacyjne w ruchu, i to jest coś, czym ja zazwyczaj się zajmuję. Rzadko kiedy siedzę z dziećmi w ławce, rzadko kiedy siedzimy nawet na dywanie. Ruszamy się, skaczemy, pobudzamy się i zobaczcie, mogłabym też tutaj wykorzystać, nawet na slajdzie, tutaj tym, który widzicie, nauczycielkę, która bawi się z dziećmi. Ale w momencie, kiedy ja wrzucam śmieci, śmieszną małpkę i każdy sobie myśli, że jest taką małpką, która tam klaszcze tym dzieciom, to od razu robi nam się weselej i na pewno to zapamiętacie, bo też o to chodzi, żeby wykorzystywać różne metody do tego, żeby tą informację zapamiętać. Zabawy na koncentrację i uwagę. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną. Dajcie znać, czy jeszcze macie skupienie, czy jeszcze mnie słuchacie, czy jeszcze dajecie radę i czy co udało wam się już zapamiętać, a ja lecę dalej z tematem. Przede wszystkim nasza ostatnia nowość i hit, czyli wysypywanki, które ostatnio cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i dzieciaki rzeczywiście bardzo je polubiły. Bardzo wyciszają, no, ćwiczą koncentrację. Ostatnio na webinarze o małej motoryce Kasia pokazywała te wysypywanki. Tam były i z literkami, i były też z tęczą, różne pomoce, które do tego można używać. No, fajne wyciszające. I naprawdę bardzo wspierające koncentrację uwagi. Zadania polegające czy wykorzystujące praksję, czyli planowanie motoryczne, czyli trochę inaczej niż zwykle. Tutaj dzieci, to też pamiętacie z webinaru o małej motoryce. Albo całą dłoń, albo paluszek, albo piąstkę muszą przyłożyć. Te materiały też dodawaliśmy wtedy do tego webinaru o małej motoryce, ale już trzeba się skupić, już trzeba pomyśleć, zastanowić się, przeanalizować, co i w jakiej kolejności powinnam tutaj użyć. To jest zabawa, słuchajcie. Dla każdego, od przedszkolaka, szkolne, nastolatki do dorosłych, wszyscy się przy tym super bawią. Kodowanie. O, to jest super, słuchajcie. Przygotowałam taki alfabet, zakodowany alfabet. Już go tutaj znajdę i wam pokażę. W tym bardzo bogatym zestawie, już mam tutaj wszystkie kartki rozwalone. Zakodowany alfabet. I są dwie opcje. Albo piszemy jakiś wyraz i dziecko musi go odkodować. I tutaj są dwie wersje. Jedna jest taka czarno-biała, a druga jest z kolorami. I zobaczcie, że te z kolorami są niektóre bardzo zbliżone do siebie. Już wam tu pokazuję. Te kolory są niektóre bardzo zbliżone do siebie, więc dziecko naprawdę musi się skoncentrować i skupić, żeby odróżnić, czy to jest ten jasno niebieski, średni niebieski, czy na przykład jasno zielony. I pierwsza wersja, kiedy ja piszę wyraz, a dziecko musi ułożyć odpowiednie kolory albo symbol, w zależności czy korzystamy z tego kodu, czy z tego. A druga wersja, kiedy ja układam sekwencję kolorów, a dziecko musi to
rozkodować i napisać, o który wyraz mi chodziło. Świetna zabawa. Tutaj na filmiku widzimy dziecko z pierwszej klasy, więc na pewno muszą to być dzieci, które posługują się już jakimś pismem. Wystarczy, żeby to było drukowane. Myślę, że 5-6-latki już takie znające trochę alfabetu również dałyby radę. Jeżeli nie potrafią pisać, to mogą wykorzystać również z tego schematu, czyli wyciąć im możemy literki, żeby mogły wykorzystywać, i są również osobno kartoniki do pocięcia. A tutaj mamy przeniesienie znaku, również karty pracy, których tutaj jest cała masa w materiałach, czyli takie karty, gdzie musimy odwzorować to, co jest na górnej części. I te właśnie karty, tu mamy na przykład B i D, tutaj mamy jakieś symbole D, tutaj mamy jeszcze jakieś literki G. Czasami są to literki, cyferki lub w ogóle symbole typu na przykład znak zapytania czy dolar, tak jak tutaj widzicie na filmiku. I te karty są włożone do takiej koszulki, gdzie możemy pisać sobie zmazywalnymi pisakami i dzieciaki po prostu mogą to wielokrotnie wykorzystywać i świetnie się to sprawdza. Jest wielorazowe i nie musimy za każdym razem drukować czy kserować. I te karty również są w pakiecie, więc zobaczcie, naprawdę dużo tego jest, plus różne kodowania i wszystko gotowe do pocięcia i do wykorzystywania z dzieciakami. Te literki jeszcze pokażę Wam, jak mam kafelki pocięte na przykład w pudełeczku tutaj na kolory. Widzicie? I dzieciaki mogą sobie te kolorki po prostu wybierać i układać z nich wyrazy. Bardzo fajna zabawa na przykład w parach, albo jak bawimy się w jakiś poszukiwaczy skarbów, albo jak bawimy się właśnie w kodowanie, w jakieś tajemnice, no to rzeczywiście się fajnie sprawdzają takie zakodowane alfabety. Dzieciaki lubią takie detektywistyczne rzeczy. Pokaż mi czas, już sobie zobaczę tak, pokaż mi czas, jak chcemy wydłużyć czas skupienia dziecka. Przede wszystkim jak ono widzi ten czas i widzi metę i w jakim czasie musi się uwinąć, to jest mu troszeczkę łatwiej. Ja bardzo lubię ten zestaw Klepsydry, jego można kupić w Arante i tylko tam chyba je na razie widziałam. Od 30 sekund do 15 minut i dzieci uwielbiają te klepsydry. One u nas w gabinecie zawsze stoją na parapecie i dzieciaki zawsze jak je widzą, to od razu chcą je przestawiać, patrzeć, a co zdążę, czego nie zdążę. Czasami jak wychodzą, to ja mówię, uwaga Franek, masz 30 sekund, żeby ubrać buty i wyjść. Szczególnie te dzieciaki, które nie chcą wychodzić, bo jest im za fajnie. I to zazwyczaj działa. Rzeczywiście patrzą, czy im się udało, czy ubrały buty i uciekają. Do widzenia! I uciekają. Można użyć oczywiście minutnika, można użyć zegara, można użyć klepsydry żelowej, o których też często opowiadam. Ważne, żeby dzieci ten czas mogły co jakiś czas zobaczyć. Treningi pamięci. Mam nadzieję, że macie kartkę i ołówek przy sobie. To będą te momenty, kiedy nam się to przyda. Czym są treningi pamięci? Tak naprawdę są dwa aspekty treningów. Przede wszystkim jest to zdobywanie wiedzy na temat samej pamięci. Czyli sam trening pamięci musi zawierać elementy poznawania naszych struktur pamięciowych, a dzięki temu, że je poznamy, to łatwiej będzie nam z nich korzystać. Drugie i chyba takie najważniejsze, te, na które najbardziej czekamy, to umiejętność wywierania wpływu na własne procesy pamięciowe. Czyli treningiem pamięci jest to, co poprawia naszą pamięć, różne jej rodzaje. Bardzo często w treningach pamięci używamy mnemotechnik. Są to metody wykorzystywania wyobraźni i skojarzeń w procesie zapamiętywania. I to sobie zapamiętajcie. Wyobraźnia i skojarzenia, bo za chwilę może Wam się ta informacja przydać. Podstawowa zasada pamięciowa SWP, czyli skojarz, wyobraź, powtórz. Skojarz, czyli odnosimy się do nowych informacji, do wiedzy, z którą już posiadamy, czyli nową rzecz staramy się połączyć z czymś, co już wiemy, czymś, co już znamy. Nowy obraz z jakimś starym, który jest może do niego troszeczkę podobny. Wyobraź, podwójne kodowanie, czyli nowość zapisujemy w dwóch kodach, wizualny i werbalny, czyli możemy sobie wyobrazić to, z czym nam się to kojarzy i możemy też powiedzieć, co to może być. I najważniejsza rzecz, o której często zapominamy, to jest powtarzanie, czyli powtórz.
podtrzymuje i opracowuje to, co udało nam się już wymyślić. I o ile często korzystamy z kojarzenia, ze skojarzeń różnych, żeby coś zapamiętać, o ile często pamiętamy o tym, żeby sobie to coś wyobrazić, to już rzadko kiedy pamiętamy o tym, żeby jeszcze to utrwalić, czyli powtórzyć. A to jest bardzo ważne, dlatego że w badaniach również wychodzi ciekawa informacja. 80% skuteczniejsza jest nauka, szczególnie ćwiczeń pamięciowych, kiedy je powtórzymy. 80%, czyli jeżeli raz coś przeczytamy i potem to zostawimy, to niestety 20% nam z tego zostanie. A jeżeli to powtórzymy jeszcze mądrze, jeszcze w odpowiedniej ilości, to aż 80% jesteśmy w stanie więcej zapamiętać, niż gdybyśmy tego nie zrobili. Tutaj prosta zabawa i takie na pewno też robicie z dzieciakami albo podobne. Skacz i zapamiętaj kolejność. Czyli tutaj dziewczynka skacze na krążki, na każdym krążku jest inne zwierzę i za każdym razem, kiedy skacze, dodaje jeden element, tak? Czyli na początku mamy krowa, gęś, kura i tak dalej i dziecko musi za każdym razem powtarzać wszystkie, które wcześniej były. No czasami zagląda, czasami nie pamięta, a czasami pamięta. Czasami mamy taką zabawę koło imion, tak? Szczególnie jak poznajemy się w nowej grupie, że musimy powtórzyć wszystkie imiona i każda następna osoba ma o jedną osobę trudniej, bo musi zapamiętać jedną osobę więcej. A to ćwiczenie dla Was. Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów z tego obrazka. Masz 15 sekund, także przyjrzyjcie się dokładnie temu obrazkowi. Starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, skojarzyć, wyobrazić, może zrobić zdjęcie oczami i zobaczymy, jak dużo uda Wam się zapamiętać. 15 sekund już powoli mija i uwaga, to są pytania dla Was. Ile jest dzieci? Tutaj coś się chyba nie wyświetliło. Ja będę zadawać, a wypiszcie na swoich kartkach. Ile jest dzieci? Czy więcej jest chłopców, czy więcej jest dziewczynek? Jaki kolor ma krzesełko za nauczycielką? Jaki motyw mają naklejki na ścianie? Ile jest dywanów? Jaki kolor włosów mają nauczycielki? Jakie zabawki leżą na dywanie? Jaka jest pora roku? To ostatnie pytanie jest najtrudniejsze, bo ono wymaga takiej analizy nieświadomej tego, co się wydarzyło. Ja już tutaj patrzę na Wasze odpowiedzi. Dobra, były kwiaty, były piłki, były dwie brunetki. Niektórzy twierdzą, że była jedna blondynka i jedna brunetka. Macie tak, klocki i piłki na dywanie, zaraz sprawdzimy. Mamy wiosnę, niektórzy mają lato, tak? To jest takie podchwytliwe trochę pytanie. Dobra, teraz wyświetlają Wam się pytania, możecie jeszcze raz przez nie sobie przebrnąć. Zobaczcie, ile z tych ośmiu, na ile z tych ośmiu pytań jesteście w stanie w ogóle odpowiedzieć. Czy mogę już podawać odpowiedzi? Uwaga! Jest 7 dzieci. Więcej jest dziewczynek. Nauczycielka, za którą stało krzesło, była blondynką, a za nią stało pomarańczowe krzesło. Na drzewie, na ścianie były drzewa, kwiatki i takie drobne dekoracje. Były dwa dywany, jeden okrągły, a drugi kwadratowy. Nauczycielki były dwie, jedna była brunetką, a druga blondynką. Jakie zabawki leżą na dywanie? To, co zazwyczaj leży na dywanie, czyli klocki i piłki. A jaka jest pora roku? No nie było to nigdzie napisane, ale po ubiorze, po tym jak światło wpadało do pomieszczenia, możemy się spodziewać, czy była to wiosna albo lato. Czyli to tak zwane myślenie szybkie zadziałało, czyli to takie nasze intuicyjne, nieświadome informacje, które zbieramy i potrafimy później wymyślić. Ile udało Wam się poprawnie odpowiedzieć? 1, 2, 5, a może wszystkie 8? Tutaj oczywiście lepiej poradzą sobie w tym ćwiczeniu osoby, które są wzrokowcami tak zwanymi, czyli mają lepszą pamięć wzrokową.
ale mogą być też osoby, które w ogóle mają dobrą pamięć i wykorzystały może już jakieś techniki, metody do tego, żeby zapamiętać jak najwięcej. No brawo, 5, 6, 7, niektórzy 5, tak? Średnia to jest zazwyczaj tak 5 i rzeczywiście to jest taka dobra średnia. Pamiętajcie też, że większość z nas zajmuje się pracą umysłową. Uczymy się dużo na co dzień, pracujemy z dziećmi, nauczamy dzieci i dzięki temu nasza pamięć jest dosyć rozkręcona, dosyć fajnie pracuje i dzięki temu możemy z niej korzystać. Ważne jest, żeby zapisywać, żeby zapamiętać jakąś informację nową, którą mamy, możemy ją po prostu zapisać na kartce. Nawet tej kartki nie musimy potem gdzieś trzymać i do niej wracać. Ja bardzo często tak mam, że jak coś zapiszę, to potem to już po prostu pamiętam. Dzięki temu, że zapisaliśmy, wiemy, że w ogóle coś zapisywaliśmy, że powinniśmy sobie coś przypomnieć. Pamiętamy też pamięcią ruchową, w jaki sposób nasza ręka się ruszała, ale też pamięcią wzrokową, czyli możemy zobaczyć to, co napisaliśmy i łatwiej jest nam zapamiętać. Bardzo fajne, proste ćwiczenie to zapisywanie informacji w powietrzu. Ja też często tak robię. Ja metodami takimi mnemotechnicznymi, technikami pracuję bardzo, bardzo długo. Bardziej mniej świadomie, bardziej mniej specyficznie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli to wejdzie w nawyk, nawet nie wiemy, że to robimy. I często jak na przykład ktoś mi dyktuje jakiś numer, adres, to ja bardzo często w powietrzu zapisuję sobie na przykład numery drzwi i wtedy ja pamiętam, gdzie mam iść, prawda? Albo kojarzę sobie numer ulicy, ale o tym za chwilę. To teraz mam do Was prośbę, żebyście zapisali w powietrzu numer. Uwaga, 569. I lecimy sobie dalej. Skojarzenie. Skojarzenia fajnie się pracuje nimi na cyfrach i również takie materiały macie w e-booku. Tutaj jest cała masa pomocy, która właśnie na tych skojarzeniach działa. Ja zaraz zobaczycie, jak tutaj dzieci wypełniają te karty pracy. I rzeczywiście nie chcą przestać, bo to jest bardzo kreatywne ćwiczenie o kreatywności. Również macie informacje w e-booku. Dobrze jest skojarzyć cyfry z czymś konkretnym. No oczywiście najczęściej ta dwójka jest łabędziem, ósemka jest bałwanem, ale to jest też bardzo indywidualne, bo tak jak zobaczycie, jak dzieciom dałam te karty, to one wymyślały zupełnie różne rzeczy. Dobrze jest też jakąś historię z tymi postaciami. Jeżeli chcemy zapamiętać liczbę 28, no to możemy powiedzieć, że łabądek popłynął do bałwanka, tak? No i gdzieś może coś bardziej skomplikowanego, może coś bardziej charakterystycznego, żeby było nam łatwiej to zapamiętać. Albo na przykład możemy sobie wyobrazić łabędzia siedzącego na głowie bałwana. I już ta 28 cyfra może nam się, liczba może nam się przypomnieć. I te karty pracy, które też przygotowałam w pakiecie, jest ich dużo. Tutaj również dzieci mają zalaminowane albo pochowane w koszulkach, dzięki czemu mogą pisać pisakiem suchościeralnym. Tutaj mieliśmy z dwójki łabędzia standardowo, ale zobaczcie, z trójki dziecko stworzyło przepięknego pingwinka, no przeuroczy, jeszcze czapeczkę dostał z pomponikiem, żeby mu nie było zimno. Z czwórki, jak myślicie, co tu powstanie z czwórki, z czym Wam się kojarzy czwórka? Ja w ogóle zachęcam zawsze, jak daję jakieś ćwiczenia kreatywne dzieciom, żeby najpierw wykonać je samemu, czyli żeby najpierw wykonali je dorośli, a potem zobaczycie, jak niesamowite pomysły mają dzieciaki. Jak myślicie, co będzie z tej czwórki? Myślę, że już się powoli domyślacie. Tam na dole powstał nawet cały osobny staw, więc tutaj mamy też podpowiedź, że ten ktoś stoi w stawie. No oczywiście widać, że jest to flaming, ale niesamowicie ciekawe użycie ósemki, nie w pionie, a w poziomie. Może się już domyślacie, kto tu powstaje z tej ósemki. Z tej ósemki powstała nam piękna, urocza małpka, nawet później dostała jeszcze banana i jakieś inne atrybuty.
Tutaj robiłam ćwiczenia do ilustracji przyrodniczej, super ćwiczenie, bardzo fajnie. Widzę, że świetne propozycje kart w dodatkach z pewnością przydadzą się na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dokładnie, Pani Moniko. Cieszę się, że się przydadzą przede wszystkim. Pani Bożona też pyta, czy może wpłacić po skończonym webinarze. Oczywiście, że tak. Wszystkie nasze pakiety są dostępne cały czas. Można je kupować bezpośrednio po webinarze, można kupić na następny dzień, można kupić też tydzień później, więc jeżeli ktoś nie zdąży dzisiaj, to zawsze można do nich wrócić i można też wracać do poprzednich webinarów. Fajnie, że jesteście z nami. Tak, niektórzy piszą, że myśleli, że to jest kaktus, to nie kaktus, ale może dla Was ta mąbka może zamienić się także w kaktusa. Lista zakupów. Jak zapamiętać listę zakupów? W ogóle po co pamiętać listę zakupów? Samo zapamiętywanie listy zakupów jest świetnym ćwiczeniem pamięciowym. I to jest kolejna rzecz, którą robię, czyli zawsze staram się zapamiętać, co mam kupić. Ostatnio miałam taką sytuację nawet przed tym weekendem. Wyjeżdżaliśmy z rodziną na weekend i miałam dosłownie 20 minut między pracą a wyjazdem, żeby dopakować kilka rzeczy, o których zapomniałam wcześniej. Jadąc samochodem do domu, powtarzałam sobie te kilka rzeczy, które mam zapamiętać. A w jaki sposób je zapamiętałam, to tutaj nie chcę Wam podpowiadać i za chwilę Wam opowiem więcej. Wymienię teraz listę zakupów. Na tej liście zakupów będzie 9 rzeczy. Starajcie się ich nie zapisywać teraz, a zapamiętać, czyli zrobić coś, może wykorzystać coś, co już Wam tutaj zasugerowałam, żeby te 9 produktów zapamiętać. Uwaga, wymieniam. Będę je wymieniać w odstępie 1 sekundy, więc bardzo szybko. Bułki, masło, mleko, skarpetki, chusteczki, mąka, worki na śmieci, czekolada, baterie. Starajcie się teraz zapisać na kartce wszystkie, które zapamiętaliście. Dam Wam chwilę, żebyście mogli to zapisać. Myślę, że większość z nas już ma 9 produktów. I uwaga, zobaczmy, co to było. Sprawdźcie ze swoją listą, czy Wam się zgadza, czy udało Wam się zapamiętać. Jeżeli tak, to ile? Dajcie mi znać, ile z 9 przedmiotów, ile z 9 produktów udało Wam się zapisać na Waszej kartce. Informacje zaraz będą do mnie super spływać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, no brawo. Świetnie, 8. Widzę, że mamy tutaj same super mózgi, 4, 7. Czyli bardzo różne ilości tak naprawdę. Dużo osób, 7, 8, czyli naprawdę fajne. 5 to też świetny wynik, Pani Ewo. 8, Pani Kika, tutaj pięknie, chusteczki, nie udało się zapamiętać tylko jednej, świetnie. No właśnie, czy ktoś zapomniał o workach na śmieci? Pewnie nie, dlatego że one są najdłuższe, najbardziej charakterystyczne. Może ktoś pamiętał o czekoladzie, bo na przykład lubi tą czekoladę, lubi jeść czekoladę, albo je teraz czekoladę i ja mu zazdroszczę, albo je teraz bułki i dlatego o tych bułkach zapamiętał. No właśnie, każdy może zapamiętać inny wyraz, inną rzecz, dlatego że może mieć inne doświadczenia. Kilka sposobów, jak to zapamiętać. I to są te rzeczy, które ja naprawdę robię i one naprawdę działają, są bardzo lekkie, nie wymagają jakiejś wielkiej pracy umysłowej ani systemów. Pierwsza rzecz, którą robię zazwyczaj, to policz, ile jest tych produktów. Ja Wam trochę podpowiedziałam, bo powiedziałam Wam, że jest ich 9. I rzeczywiście starałabym się myśleć i koncentrować do tego momentu, dopóki bym nie przywołała 9 przedmiotów, prawda? Czyli jak już wiemy, ile rzeczy mamy zapamiętać, i rzeczywiście jak jechałam do domu, to myślałam sobie 4 rzeczy. I rzeczywiście jak poszłam do tego domu i wbiegłam i chciałam do walizki dorzucić kilka rzeczy, to wiedziałam, że musi to być ich przynajmniej 4.
Klasyfikuj. No właśnie, czyli możemy sklasyfikować je na produkty spożywcze, na chemię, na słodycze, na ubrania, tak? Możemy różnymi klasyfikacjami tutaj iść. Możemy je sklasyfikować kolorami, czyli na przykład wszystkie białe rzeczy sobie najpierw wymienić, wszystkie brązowe rzeczy białe. Na przykład mamy chusteczki, mamy mąkę, mamy bułki, mamy jogurt, tak? Możemy białe też kwiatki kupić, białe skarpetki. Już nam się bardziej to kojarzy, że szukamy białych rzeczy w tym sklepie. Możemy sobie sklasyfikować w ten sposób, żeby zobaczyć te rzeczy, o których musimy pamiętać, tak? Czyli wyobrażam sobie skarpetki, wyobrażam sobie chusteczki i wyobrażam sobie wszystko po kolei, co mam na tej liście zakupów. Możemy też zrymować, bo mogą to być... pomóżcie mi tutaj. Różne rymy możemy wymyślić, na przykład bułeczki, chusteczki, tak? I już możemy dwie rzeczy sobie zapamiętać w ten sposób. Może komuś się uda dłuższy rym wynaleźć, na przykład całą rymowankę, która zawierałaby wszystkie te produkty, albo jakąś historię, którą sobie wymyślimy, które te produkty zawierają. Możemy skojarzyć sobie, na przykład chcę kupić jogurt, w jogurcie są żywe bakterie, więc może tak jak baterie, prawda, nam się tutaj skojarzyć, to te wasze skojarzenia mogą pójść absolutnie w różne strony. Pierwsze litery to jest bardzo skuteczne i to jest też sposób, z którego ja zawsze korzystam i staram się zapamiętać pierwsze litery tylko tych rzeczy, które mam wziąć, czyli B, J, K, S, C, M, W, C, B. I rzeczywiście te wyrazy mogą, może nam to w ten sposób pomóc. Widzę, że tak, inną listę wam tu podałam, tak? Nic nie szkodzi, ważne, żeby te zasady zapamiętać. I co jest bardzo ważne, żeby się tym bawić, żeby sukcesy zbierać, ile udało wam się w sklepie zapamiętać, tak? Możemy tą listę mieć zapisaną w kieszeni, sobie sprawdzić, czy udało nam się zapamiętać. Ale im więcej takich ćwiczeń prostych rzeczy będziemy zachowywali w pamięci roboczej, tej użytkowej, tym ona będzie lepiej nam działała, tym częściej i chętniej będziemy z niej korzystać. Nie wiem, czy tak macie, ja jestem 6 rocznika, kiedy pamiętało się numery telefonów, bo każdy miał telefon stacjonarny, bo jak pojawiały się telefony komórkowe, to każdy wiedział, jaki ten numer do kolegi, koleżanki, rodzica jest. I ja pamiętam do dzisiaj też numery tych takich najstarszych telefonów, które mieli moi najbliżsi. A w tym momencie często się zdarza i tak, że nie pamiętamy swojego własnego numeru. Więc pamiętajmy, uczmy się, bo pamięć robocza jest w stanie do 9 elementów bez problemu zapamiętać, czyli ten numer telefonu chociażby. Możemy też ułożyć, tutaj macie tą drugą listę zakupów, właśnie historię, która te elementy wszystkie połączy. I tak jak pięknie tutaj podpowiadacie, możemy też ułożyć melodię, tak? Czyli możemy sobie to wszystko nucić, możemy sobie to wyrapować. Naprawdę jest mnóstwo możliwości do tego, jak ćwiczyć naszą pamięć. A jak zapamiętać imiona? Nie wiem, czy tak macie, ja tak często mam, że ktoś mi się przedstawia, a ja za chwilę nie pamiętam, jak ten ktoś ma na imię. Może wstyd się przyznać, ale myślę, że wielu z nas tak ma, dlatego że w zaaferowaniu, w emocjach, gdzieś poznajemy kogoś, zaczynamy rozmawiać, nie przywiązujemy wagi do tego, co ktoś nam powiedział. I to jest pierwszy powód, dla którego zapominamy. Dlatego pierwsza moja rada, skup się na imieniu podczas przedstawiania się. I zazwyczaj to już wystarczy. Czyli w momencie przedstawiania się już się skupiamy, żebym ja to chciała, czyli intencjonalnie chcę to zapamiętać. Możemy powtórzyć to imię 3 razy w pamięci. Zosia, Zosia, Zosia. Możemy więcej razy i możemy sobie tam powtarzać, ile chcemy. Powtórz imię na głos. Aha, jesteś Zosia, tak? Znam taką Zosię, która coś tam, tak? Albo o, mam w klasie Zosię. O, moja córka ma tak na imię. I rzeczywiście wtedy dużo łatwiej będzie nam sobie to przywołać. Jeżeli powiemy coś takiego, to gwarantuję, że już tego imienia nie zapomnicie. Możemy też w przypadku trudnych albo takich rzadko spotykanych osób wymyślić jakieś skojarzenia. Jak te skojarzenia wymyślać? Jest świetne ćwiczenie i to jest świetne ćwiczenie na przykład dla klasy, dla grupy czy dla was samych. Wymyśl skojarzenia do
kogoś z Twoich znajomych, z czym Ci się kojarzą. Pomyślcie sobie teraz o kimś, jak moglibyście zapamiętać jego imię i nazwisko, postaci historycznej, znanego aktora lub piosenkarza. To dzieciaki bardzo lubią wymyślać, albo na przykład sportowca, najczęściej tutaj piłkarze się pojawiają. I to jest fajne ćwiczenie, które można z dzieciakami wykonać. A teraz uwaga, zagadka dla Was. Jak myślicie, o kogo tutaj chodzi? Jakie to jest moje skojarzenie? Jakie imię i nazwisko tutaj się pojawia. Myślę, że zadanie nie jest super trudne. Myślę, że szczególnie ostatnie dwa elementy mogą Wam sugerować, o kogo chodzi. I piszecie, że tak, moja zmora to imiona. Próbowałem zapamiętać. Tak, już na pewno mamy odpowiedzi, czyli Zygmunt III Waza, oczywiście o niego chodzi. No mi Zygmunt kojarzy się, ponieważ jestem z Krakowa, z dzwonem zygmuntowskim, mamy trzeci, czyli po prostu trójka, no i Waza, która też łatwo jest to zapamiętać, i mamy Zygmunta III Wazę. I również takimi czy podobnymi sposobami możemy pracować na co dzień. Jakub Zajączkowski, z czym można skojarzyć? Może jakaś cecha wyglądu, może jakaś inna osoba, tak, znam jeszcze Kubę, który jest podobny, bo też jest brunetem, tak? Albo możemy zrymować, czy wyobrazić sobie tego Kubę z uszami zająca i już będzie nam łatwiej na przykład to nazwisko i imię zapamiętać. Kolejność dźwięku to są świetne ćwiczenia i tutaj uczymy się już utrzymywanie pamięci roboczej i operacyjnej i tych zadań z dźwiękiem będzie teraz sporo pod rząd. Tutaj mamy taką bardzo prostą maszynkę, ja ją tu nawet mam ze sobą, która nam gra i świeci. Ona kosztuje kilkanaście złotych, można ją kupić w internecie, a dzieciaki ją uwielbiają. Ona za każdym razem dodaje jeden dźwięk i dzieci w tej sekwencji muszą zapamiętać te dźwięki i nacisnąć w tej samej kolejności. Podobne zabawy, które możemy robić też w zakresie dużej motoryki, czyli na przykład ruch całego ramienia. Tutaj mamy dzwonki, które sobie dzwonią, nauczyciel czy dorosły naciska w pewnej sekwencji na dźwięki i dziecko na te same kolory musi uderzyć ręką. Tutaj mamy kolory poduszek, ale to może być absolutnie wszystko, mogą to być kartki papieru w tych samych kolorach. Mogą być jakieś kropki narysowane pisakiem, wszystko jedno. Ważne, żeby dziecko zapamiętało ten cykl, ten schemat, tą sekwencję dźwięków i odtworzyło ją. Uderzaliśmy rękoma, to teraz uderzamy nogami. Dzięki temu aktywizujemy mięśnie posturalne, mięśnie brzucha. Jest inaczej, czyli wybijamy się z sekwencji. Nie musimy tego znowu pisać na karcie pracy, możemy to pokazać nogami. To też można robić z grupą dzieci, tutaj jest pokazane z jednym dzieckiem, natomiast tak naprawdę każde dziecko może mieć swój zestaw kolorów i uderzać po swojemu. Kolejność dźwięku na desce rotacyjnej. Tutaj ta sama zabawa właściwie, tylko że na desce rotacyjnej, no wiem, że nie każdy ją ma, ale jeżeli pracujecie w gabinetach integracji sensorycznej, to można co jakiś czas to wykorzystać właśnie w tą stronę. Czyli dziecko musi wybić ten rytm, zapamiętać tą sekwencję, kręcąc się na desce rotacyjnej. Kolejność dźwięków w ruchu tym razem, czyli mamy również dzwoneczki i dziecko sobie skacze na poduszki w tej samej kolejności, czyli zobaczcie, to samo co robiliśmy na tej maszynce paluszkiem jednym, dziecko robi tutaj dokładnie identyczną zabawę, skacząc na jednej lub na dwóch nogach, może też skakać jak żabka, może skakać tyłem, przodem, no to już Wasza inwencja i twórczość i naprawdę dzieciom te zabawy się po prostu nie nudzą. Mamy też tutaj, posłuchajcie, tutaj mamy film tym razem z dźwiękiem. Mam nadzieję, że nam się tutaj ładnie wszystko wgra. Dorosły lub drugie dziecko stuka patykiem w kolory kostek, a zadaniem dziecka jest odtworzenie sekwencji dźwięków już dzwoneczkami. Czyli dzwoni sobie tyle razy, ile ktoś uderzył w kostki. Zobaczcie, jaka jest różna, różne są formy tej samej zabawy. Jakby niby ćwiczenie to samo, ale już mamy za każdym razem troszeczkę inaczej. I dzięki temu dzieci się właśnie nie nudzą i są w stanie się dłużej skupić.
Zapamiętaj kolejność, tutaj tym razem wykorzystanie kostek do jogi, również w tych samych kolorach mamy pompony i dziecko ma takie nuty, można powiedzieć, czyli pompony ułożone w jakiejś kolejności i tak jak są ułożone, musi zagrać na kostkach. Potem te pompony zasłaniamy i dziecko musi zapamiętać, w jakiej kolejności grało wcześniej. Musi zapamiętać i wykonać tą samą sekwencję. Oczywiście to nie muszą być pompony, to może być, mogą być kropki narysowane na kartce pisakami o tych samych kolorach. To nie muszą być kostki, to mogą być kartki albo jakieś inne przedmioty o tych kolorach. Bądźmy tutaj kreatywni. To jest tylko przykład tego, w jaki sposób można to wykorzystać. Kolejność dźwięku tym razem z podziałem na prawą i lewą rękę. I już tutaj się w kolejny etap wchodzimy. Jeżeli coś jest za proste dla dziecka, skomplikujmy to, żeby utrzymać ten taki element wyzwania, ale też skupienia i koncentracji, i żeby to było dla dziecka ciekawe. Wersja znowu z pianinkiem, również takie pianinko można kupić przez internet niedrogo, takie, które się stopami gra. I tutaj znowu opiekun albo drugie dziecko wymyśla jakiś schemat dźwiękowy, a dziecko go powtarza. Zobaczcie, że na kostkach są jeszcze obciążniki, czyli dodatkowo działamy proprioceptywnie, obciążeniowo, więc to ćwiczenie jest jeszcze trudniejsze. Zabawa oparta na myśleniu. Przede wszystkim nauka nowych umiejętności, takich jak czytanie, żonglowanie, jeżdżenie taksówką. Kto czytał o badaniach hipokampu i tego, jak nasz mózg się zmienia, to wie, o co chodzi z tymi taksówkami. I to wpływa na zwiększenie grubości kory mózgu. I teraz uwaga, kolejne ćwiczenie dla Was, kolorowy test. Kto już go zna, to będzie mu łatwiej, chociaż niekoniecznie. Starajcie się nazwać kolory, jakich użyto do napisania poniższych wyrazów, czyli nie mówimy tego, co jest napisane, tylko mówimy, jaki to kolor. Start. Zobaczmy, jak Wam idzie. Starajcie się czytać na głos. Będzie jeszcze trudniej. I komu się udało? Jedna półkula chce nazwać kolory, druga chce nazwać wyrazy, dlatego jest nam ciężej, ale musimy się na pewno skoncentrować, czyli musimy pomyśleć. Wykonywanie czynności inaczej niż zwykle, czyli na przykład mycie zębów inną ręką, albo stojąc na berecie sensorycznym, albo z zamkniętymi oczami. Z zamkniętymi oczami możemy wykonywać wiele różnych zabaw, które bardzo często pokazujemy u nas na webinarach. Zabierając jeden zmysł, zawsze powodujemy koncentrację uwagi. Wchodzenie po schodach tyłem, bokiem, raz lewą, raz prawą nogą, przekazywanie różnych rzeczy w skupieniu, na przykład dzwonka, ciężkiej piłki, maskotki. Podajemy dzwonek tak, żeby nie zadzwonił, czyli rzeczywiście musimy się skupić, wyciszyć, skoncentrować, żeby ćwiczenie wykonać poprawnie. Wszystkie lekcje ciszy również Marii Montessori, tutaj można wykorzystywać. Uważne ręce, czyli dzieci stukają rękami po kolei, ręce są skrzyżowane, więc również trzeba się skupić, bo tutaj percepcja jest inna. Widzimy inną rękę, a to nie jest nasza ręka i rzeczywiście tutaj musimy mocno się skoncentrować, żeby każda ręka po kolei odpowiednio wybiła. Podobna zabawa, tym razem trzymamy ręce na kolanach i tutaj dzieci muszą po kolei stukać rękoma, skupiać się, nie pomylić rąk. Zobaczcie, jakie skupienie, mimo że tutaj dzieci są starsze, bo to jest między klasy początkowe 1-3, to tego skupienia tutaj ogromna ilość musiała być. Dzień drugiej ręki, sięganie po przedmioty drugą ręką niż zwykle, używanie myszki, od komputera pilota do telewizora, trzymanie łyżki inną ręką. Oczywiście tych ćwiczeń nie robimy w przypadku dzieci, które mają zaburzoną lateralizację, ale jeżeli mamy już ustaloną, jest wszystko w porządku, spróbujmy powycinać albo na przykład pisać ręką, która nie jest naszą ręką dominującą. To jest również świetne ćwiczenie dla dorosłych. Środowisko wspierające uwagę. Co możemy jeszcze zrobić, żeby dziecku pomóc w uwadze? Przede wszystkim dużo kontaktu z naturą, ograniczenie multimediów, naturalne pomoce i materiały, rośliny, może uprawianie jakiegoś ogródka, tak jak tu na zdjęciu ogródek przyszkolny, obrazki z naturą w pomieszczeniach, spacery, jak najwięcej spacerów z dziećmi w zieleni.
Ograniczenie bodźców na przykład w sali, jednolite kolory ścian, zabawki w zamkniętych szafkach albo jednolitych pudełkach, porządek, ograniczenie dekoracji. Wiecie, że nie jestem fanką dekoracji, które nam wszędzie zwisają z tych sufitów, wszystkie ściany oblepione dekoracjami, to bardzo rozprasza. I rezygnacja z dzwonka w szkołach, jeżeli jest to możliwe, a zazwyczaj jest, ponieważ on jest bardzo pobudzający. Temperatura w pomieszczeniu powinna być około 21 stopni i powinniśmy często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy. Za tydzień zapraszamy na webinar Depresja u dzieci, fakty, mity, wskazówki. Magdalena Parzyńska zaprasza za 2 tygodnie, mój tu mucha lata, sensoryczna zima, zabawy w przedszkolu i w szkole. Kasia Piekarczyk zaprasza, a za 3 tygodnie kontynuacja tego tematu, czyli prace plastyczne w okresie zimowo-świątecznym. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym również Kasia Piekarczyk Was serdecznie tutaj ugości. Konkurs z nagrodami jeszcze trwa, ostatnie minuty, żeby wysłać swoją propozycję zabawy wspierającej koncentrację, żeby tą książkę piękną i mądrą wygrać. A tymczasem, jak tutaj piszecie, ostatnie pytania, ostatnie informacje, zachęcam do zadawania pytań. Ja w międzyczasie zawsze odpowiadam na te pytania, których jest najwięcej, czyli co jest w pakiecie, ile ją kosztuje. Pakiet jest dzisiaj bardzo bogaty, jest zaświadczenie, jest pełna prezentacja, jest ogromny e-book, który dzisiaj dużo razy już pokazywałam. O, pokażę Wam jeszcze tutaj, gdzie ta kamera jest. Zobaczcie, jest memory, są kreatywne zabawy, są zabawy na spostrzegawczość, ile czegoś jest, dobieranie, szukanie, uważność. O, to jest fajne, na przykład karty koncentracji, które też można pociąć i losować, i dziecko wykonuje jakieś zadanie, gdzie musi się skupić. Są jakieś sekwencje, wzory do odtwarzania, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście jest gra, ta doble z owocami i warzywami, no same fajne rzeczy, naprawdę mnóstwo czasu na nich spędziłam, ale też korzystamy już z nich od jakiegoś czasu, więc wiemy, że one się po prostu przydają. Cały ten pakiet jeszcze z plakatami, widzicie, jeszcze o plakatach zapomniałam, plakaty, które się świetnie sprawdzają na gazetkę szkolną, do poradni, na korytarz, do gazetki ściennej w przedszkolu, w poczekalni, co tam chcecie, one się fajnie sprawdzają. Cały ten pakiet kosztuje 19 zł, można go kupić na famiga.pl przez zaświadczenia, można go bezpośrednio przez ten link również podpięty, one są dostępne cały czas, można je kupić w dowolnym momencie, do czego bardzo zachęcamy, bo jest to piękne kontynuowanie tego, co dzisiaj Wam powiedziała. A ja tutaj już sięgam do pytań. Widzę, że webinar Wam się podobał i bardzo się cieszę. Dziękuję za ciekawe ćwiczenia do wykorzystania. Pani Estera mi pisze piękne plakaty. Dziękuję bardzo, naprawdę to są przepiękne, miłe słowa. Super webinar, jak zwykle dziękuję. Dziękuję Pani Aniu. I już tutaj sobie otwieram nasze pytania. Super, świetne pomysły, dziękuję, to nie są pytania, będę za tydzień i za 2 i za 3, fajnie Pani Madziu, ja też będę pewnie i na pewno będę i będę oglądać i będę kibicować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie za ogrom przekazanej wiedzy, pakiety są super. Pani Renato, bardzo mi miło. Pytań nie ma, dostałam informację, wszystko jasne, no to wspaniale, mam nadzieję, że dużo zapamiętacie, że udało Wam się skoncentrować, tutaj zachęcam do odszukania i przeczytania przynajmniej części tych pozycji z bibliografii, bo one są naprawdę wszystkie godne polecenia. Dlaczego zebry nie mają wrzodów, psychofizjologia stresu, jak uczyć się szybciej i skuteczniej, koncentracja, skuteczny trening skupienia uwagi, jak uczy się mózg, świetna książka, taka klasyka można powiedzieć, i wiele innych, które polecam. A w międzyczasie przeczytam osoby, które wygrały dzisiejszą nagrodę, naszą książeczkę. To Gabi Żuchowska, Natalia Majchrowicz i Kasia Rudaś. Prosimy o kontakt w Messengerze przez wiadomość prywatną do nas. Odezwijcie się, żebyśmy mogli Wam wysłać te książeczki. Gratuluję. Jeszcze raz powiem komu. Gabi Żuchowska, Natalia
Majchrowicz Kasia Rudaś. Odezwijcie się do nas na Messengerze. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy wspólny czas, za to, że jesteście z nami co tydzień, za to, że takie miłe rzeczy nam piszecie. To jest dla nas niezwykle ważne. Dzięki temu mamy, pomimo tego, że już kilka lat się spotykamy, co poniedziałek mamy entuzjazm i chęć się z Wami spotykać i myślę, że to jest bezcenne. I co? Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.